smartwatch albo opaska. Kto z Was używa czegoś takiego? Takiego gadżetu, który mieści się na nadgarstku i dzisiaj chyba może być określany mianem takiego mini komputera, bo przecież jeszcze te 10, 15, 20 lat temu nie dopuszczaliśmy myśli, chociaż marzyliśmy o tym, że faktycznie będziemy dysponować takimi gadżetami, które pozwolą nam na tak dużo, a jednocześnie będzie je można mieć cały czas ze sobą, bo oczywiście rzadko rozstajemy się z naszymi smartfonami. Przez większość czasu trzymamy je w kieszeni, w torbie, w plecaku, a przede wszystkim w dłoni. Natomiast smartwatch jest taką próbą zastąpienia bardzo klasycznego przedmiotu jego nowoczesną wersją, do niedawna wręcz futurystyczną. W filmach do dziś oglądamy smartwatche, smart zegarki czy opaski, które oferują znacznie, znacznie więcej niż te urządzenia, których używamy dzisiaj. Ale mimo wszystko jest to już urządzenie, do którego obecności tak przywykłem, że chyba nie byłbym gotowy z niego zrezygnować. Oczywiście to nie jest tak, że gdy zostawię zegarek, smart zegarek na ładowarce albo w domu, to zupełnie się pogubię w dzisiejszej rzeczywistości, ale jest to na tyle użyteczny, pomocny gadżecik, że naprawdę aż żal rezygnować z jego możliwości. Wydawało się, że smartwatche będą tą następną wielką rzeczą, the next big thing. Czy one rzeczywiście już teraz osiągnęły maksimum swojego potencjału, swoich możliwości? Technicznie na pewno nie. I być może, gdy pojawią się nowe funkcje, to użytkownicy będą do nich bardziej przychylnie nastawieni, będą nimi bardziej zainteresowani. Co więcej, dzisiaj też jesteśmy na bardzo ciekawym etapie, bo mamy niekwestionowanego lidera, czyli Apple Watcha, który walczy o prym na rynku zwykłych zegarków, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży, ale mamy też całe mnóstwo innych możliwości, które też cieszą się dość dużą popularnością, ale nie do końca spełniają oczekiwania i potrzeby użytkowników. Doskonale pamiętam moje pierwsze spotkanie ze smartwatchem. Było to dość wyjątkowe, ponieważ właśnie wtedy zastąpiłem zwykły zegarek czymś nowocześniejszym, czymś, co będzie pozwalało mi błyskawicznie odczytywać powiadomienia. Coś, dzięki czemu będę mógł odbierać połączenia telefoniczne bez sięgania po smartfona. Coś, co pozwoli mi monitorować moją aktywność oraz sen. I już wtedy wiedziałem, że ten smart zegarek na stałe zagości na moim nadgarstku. Oczywiście na przestrzeni lat używałem wielu, wielu modeli. Dla AntyWeb przetestowałem i zrecenzowałem całe mnóstwo urządzeń, natomiast ostatecznie mój wybór padł na Apple Watcha. Dodam jednak, że przez bardzo długi czas byłem wierny zupełnie innej platformie i zupełnie innym producentom. Swoją przygodę rozpocząłem bowiem od LG G-Watch R, smartwatcha, który był chyba takim pierwszym eleganckim urządzeniem z okrągłym ekranem, z bardzo ładną koroną, ze skórzanym paskiem. To był smart zegarek, który potrafił oszukać inne osoby w moim otoczeniu. Wydawało im się, że noszę zwykły zegarek, a tymczasem ja odczytywałem powiadomienia, ja zerkałem, kto do mnie dzwoni i mogłem reagować na to, co dzieje się na moim smartfonie. W tamtym momencie wydawało się, że Android Wear, a dzisiaj Wear OS, będzie platformą, której nie powstrzyma nawet potęga Apple, ponieważ podobnie jak w przypadku tego smartfonowego Androida, system zagości na tak wielu różnych urządzeniach, na tak wielu półkach cenowych, że nikt nie będzie mu w stanie zagrozić pod względem popularności oraz tego, jak dobrze zostanie przyjęty na rynku, jak często będzie używany przez producentów. I rzeczywiście pierwsze miesiące, a później lata były fenomenalne, bo można było przebierać wśród tak wielu różnych, skrajnie różnych urządzeń, od tych najbardziej eleganckich po te najbardziej wytrzymałe, od tych minimalistycznych po te najbardziej rozbudowane. Niestety okazało się, że użytkownicy nie są tym na tyle zainteresowani, nie są gotowi zapłacić za kolejne urządzenie, które będzie im codziennie towarzyszyć, 1000, 1500 czy nawet 2000 zł. Dziś Wear OS gości na zaledwie kilku wartych uwagi urządzeniach, a Apple Watch pozostaje kompletnym numerem jeden, któremu chyba nie zagrozi przez kolejne lata już nikt inny. Muszę nadmienić, że z Android Wear korzystałem nawet w parze z iPhone'em. Owszem, było to dość ograniczone, ponieważ nie mogłem reagować na SMS-y, odpowiadać na wiadomości. Duża część aplikacji też nie wspierała w pełni tego systemu, więc to było dość utrudnione,
ale pewne informacje, te najważniejsze, otrzymywałem właśnie na nadgarstek. To, co działo się z Android Wear, można więc określić mianem takiej klęski urodzaju. Natomiast od tamtej pory kilku producentów pozostało wiernych platformie Google, a najbliżej z Googlersami trzyma się teraz Samsung, który przygotowuje nową wersję systemu oraz zegarki w bliskiej współpracy z firmą z Mountain View. Oczywiście firma z Cupertino ma kilku ważnych przeciwników, jak chociażby Samsung, który potrafi przygotować urządzenia blisko współpracujące z jego smartfonami i właśnie ten ekosystem okazuje się najbardziej przekonujący dla użytkowników, no czego ja jestem najlepszym przykładem, bo to jak działa Apple Watch w duecie z iPhone'em jest przykładem, jak to powinno naprawdę działać. Oczywiście nie wszystko jest już idealnie rozwiązane. Są kwestie, które wolałbym, żeby były przygotowane lepiej, albo niektórych funkcji po prostu brakuje. Nadal z ogromną zazdrością patrzę na to, jak działa obsługa gestów na Android Wear, Wear OS, bo treść wyświetlaną na ekranie smart zegarka można przewijać za pomocą prostego gestu. No to jest przydatne, gdy nasza druga ręka jest zajęta i nie możemy użyć albo ekranu dotykowego, albo cyfrowej korony i wystarczy kilka razy delikatnie ruszyć nadgarstkiem, by przeczytać treść wiadomości, e-maila czy innego powiadomienia. Na początku wideo wspomniałem, że trudno byłoby mi się rozstać z moim smartwatchem i tak w rzeczywistości jest, bo gdy tylko go zabrakło, nagle odczułem jego absencję. Dość szybko zorientowałem się, że nie mogę błyskawicznie podejrzeć, co dzieje się na moim smartfonie, co wymaga ode mnie nagłej reakcji, a co może poczekać na później. W krytycznych sytuacjach możemy też odebrać rozmowę telefoniczną na smartwatchu. No i są też te takie, nie chciałbym powiedzieć duperele, ale fanaberie, które ułatwiają i przyspieszają takie codzienne funkcjonowanie, bo można błyskawicznie zerknąć, jakie spotkanie jest następne w kalendarzu, kiedy mamy następnego kola, czy dzisiaj będzie padać, czy będzie na tyle zimno, że powinienem zabrać ze sobą bluzę wychodząc z domu i mogę też szybko ustawić minutnik albo zatrzymać odtwarzanie muzyki. Także na systemie audio, który jest w domu, wystarczy, że muzyka jest kontrolowana ze smartfona. Myślę, że korzystanie ze smartwatcha jest jedną z tych rzeczy, których należy po prostu doświadczyć samemu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie zrezygnować ze smartfona na cały dzień lub tydzień i korzystać tylko ze smartwatcha, ale już dziś wiem, że mój następny smart zegarek na pewno będzie posiadał łączność komórkową, bym mógł zapomnieć o smartfonie w sytuacjach, gdy wiem, że nie będzie mi potrzebny, ale w jakiejś awaryjnej sytuacji będę osiągalny dla bliskich, dla członków rodziny, czy nawet gdy będzie chodziło o obowiązki zawodowe. Nie opowiedziałem zbyt wiele o funkcjach fitness smartwatchy, a wynika to z prostego powodu. Na czas treningu najczęściej staram się wyłączyć, nie monitoruję mojej każdej aktywności, więc nie będę tutaj ekspertem. Natomiast w tych codziennych potrzebach, w tej codzienności, która dotyka każdego z nas od rana do wieczora, smartwatch może okazać się naprawdę przydatnym gadżetem. Po tylu latach świadomie nie zrezygnowałbym ze smartwatcha, dlatego prawie zawsze staram się uwypuklić jego atuty i zalety w rozmowie z każdą osobą, którą mógłbym przekonać. Oczywiście, że niesamowicie irytuje mnie to, że muszę go ładować codziennie, nawet nie prawie codziennie, a codziennie, by móc w pełni wykorzystać jego możliwości, ale z drugiej strony oferuje tak dużo, że jestem gotowy na takie kompromisy. Najbardziej chciałbym porzucić taki codzienny rytuał odkładania smartwatcha na ładowarkę, ale chyba na to jeszcze przyjdzie nam poczekać. Nawet nie próbuję przekonać Was wszystkich, jak mógłbym, ale być może wśród odbiorców tego wideo znajdzie się ktoś, kto spróbuje smartwatcha, kto da mu szansę, kto się przekona i zmieni zdanie, bo być może właśnie dla tej osoby część albo wszystkie funkcje okażą się właśnie tą następną dużą rzeczą. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!